Tak, mówiłem zawodnikom przed meczem, że co by się nie działo na parkiecie, mamy konsekwentnie grać nasze założenia taktyczne, co przyniosło dzisiaj oczekiwany rezultat i czego oczekiwaliśmy, czyli 3 punktów z Legią. Bardzo zawodnikom gratuluję, jestem szczęśliwy i dumny z ich postawy w dzisiejszym meczu. Myślę, że z przebiegu całego meczu dzisiaj chyba byliśmy zespołem lepszym. Może nie zdecydowanie, Legia też miała swoje okazje, ale myślę, że zasłużenie zwyciężyliśmy dzisiejszy pojedynek. No ta, nas ta bramka zmotywowała, bo my chcieli ten mecz wygrać. I my staraliśmy jedną bramkę za jedną i wygrywać ten mecz. I my to zrobili, dziękuję naszym kibicom za te, co po przegranych meczach do nas przychodzą i za nas kibicują. Dziękuję im za to. Та ми розуміли, що ми як щілімо там третю, чверту брамку, і вони пійдуть з Вицефаном. І ми старалися заграти без брамок вже пізній по Вицефаном. І нам то ми то зробили. No niestety, po raz kolejny tak naprawdę powtarza się mecz, w którym strzelamy bramkę i nie potrafimy tego wykorzystać. Tak? Mamy sytuację na 2-0, na 3-0 i tak naprawdę wystarczy dołożyć nogę mając piłkę metr od bramki. Nie robimy tego i znowu się to mści. Tak? Ciężko powiedzieć, czego brakuje. Znaczy, domyślam się, czego brakuje, natomiast myślę, że to nie miejsce i nie czas na to, żeby o tym mówić. Natomiast no niestety, jeżeli się nie wykorzystuje takich sytuacji, nie gra się to, co się ustala najpierw w szatni, przed meczem, czy w przerwie meczu, no to niestety przegrywa się tak jak dzisiaj z zespołem, tak, z rywalem. Znaczy powiem w ten sposób, poza tak naprawdę 4-5 zespołami, które będą na pewno w czubie naszej ligi, tak, które pokazały w zeszłym roku i przez ostatnie lata, że są mocne, to myślę, że każdy może wygrać z każdym. Tak. Bardzo dobre słowa sobie powiedzieliśmy w szatni, że tak naprawdę dzisiaj wygra ten, kto będzie miał więcej woli walki i wygra ten, kto będzie więcej po prostu biegał. No niestety, rywal może bardziej od nas widocznie chciał ten mecz wygrać. No i dzisiaj wracamy z porażką, tak? Po raz kolejny zresztą z rzędu. Po raz kolejny tak naprawdę zaczynamy całkiem nieźle od strzelenia bramki, a później coś ewidentnie w nas siada. Nie potrafimy dołożyć tej drugiej bramki, żeby mieć jakąś bardziej pewną zaliczkę. No i jak dostajemy bramkę jedną, to ta psychika idzie w dół. Po kolejnej bramce jest to samo, no i później ciężko się podnieść. Na pewno musimy bardzo się skupić nad grą w przewadze. Zarówno w ofensywie, jak i gdy bronimy, bo w ofensywie nie stwarzamy tak naprawdę żadnych sytuacji z tej przewagi, a jak już mieliśmy taką okazję w tym sezonie, że prowadziliśmy mecz i pod koniec przeciwnik wycofał bramkarza, to też niestety traciliśmy bramki. Także to jest nasza bolączka. Zresztą tak naprawdę to cała gra jest naszą bolączką, gra w futsal. No i nie pozostaje nam nic innego niż pracować mocniej na treningach.